Cześć, Adam Wawryszewicz. I Dorota Michalak. Zaproszony na wariackie kawy. Kostka toaletowa i LED-owy telewizor. Niby jedno z drugim nie ma wiele wspólnego, ale obie te rzeczy można kupić w promocji. Handlowcy prześcigają się w pomysłach, żebyśmy zostawili w ich kasie jak najwięcej pieniędzy. Co takiego jest w promocjach, że im ulegamy i przynosimy do domu towary, których nie zawsze potrzebujemy? Tematem zajęli się reporterzy śledczy wariackich kawy. No myślę, że do tego trzeba takim z pewnym zrozumieniem i z pewną rozwagą podchodzić. Oczywiście należy kupować rzeczy, które są nam potrzebne. Czasami widzę, że jakiś produkt jest za 2 zł, a w innym sklepie ten sam jest po promocji za 3 zł. Mnie to zdenerwuje właśnie. Korzystasz z promocji? O, mój tata korzysta. A jak uważasz, te promocje to jest naciąganie ludzi, czy to im się bardzo opłaca? A to jest w zasadzie naciąganie ludzi, bo w rzeczywistości to te ceny promocyjne to są te ceny prawdziwe. A często korzystasz z promocji? No właściwie to prawie nigdy, bo wiem, że to jest naciąganie. Często promocje są na towary, których nie potrzebujemy i ludzi często kupują takie towary, które są niepotrzebne. Ja z kolei oczywiście korzystam z promocji, ale staram się kupować te rzeczy, które mi są potrzebne. Szczegóły nowych promocji u najbliższego sprzedawcy. A teraz sensacja w naszym programie. Znane z filmów, książek, a czasami z nieprawdopodobnych snów. 3 litery, a czasem kupa strachu i ciekawości. UFO, kosmiczny pojazd, zawitał prawdopodobnie do Terespola. Nie dysponujemy nagraniami, które mogłyby to potwierdzić, ale spotkaliśmy kilku naocznych świadków. Jesteśmy pod budynkiem Miejskiego Ośrodka Kultury w Terespolu. To właśnie w tych okolicach widziano ślady UFO. Mieszkańcy podejrzewają, że wylądowało właśnie w tym miejscu. Pierwsze ślady i zielone światła widział mieszkaniec właśnie tego domu. Było bardzo szybkie. Faktycznie nic nie zauważyłem, oprócz zielonego dymu z nieba. Przepraszam, co się stało? Widziałam UFO! Boję się! Czy to realne? Czy tak. To możliwe? Ostatnie 5 dni tylko książki czytałem, nawet nie wiem, że coś wylądowało. Szczerze to wali mnie. Jeżeli to UFO byłby wrogo nastawione do nas... To nic, to Pączek by przekonał do wszystkiego. No. A jakkolwiek nie przekonał? No to wtedy trzeba byłoby was zaprosić, tak żebyście wy sami przekonali. Do tego, że Ziemia jest przyjaźnie nastawiona do UFO-ludków. Ale to było! Jest to niemożliwe. Ale dlaczego? Czy UFO to słyszałam, ale że są tu tłumy? UFO? O Matko Święta! Jakby mi zaproponowano jakiś kontrakt, to nawet z nimi poleciał. Jak widzimy, obce cywilizacje nie wszystkim są straszne, a nawet mogą być kuszącą propozycją. Kolejne lądowanie UFO zapowiedziano na lipiec bieżącego roku. Goście z kosmosu zapowiedzieli show na stadionie miejskim. Bilety do nabycia w kioskach próbują gospodarz klas. A teraz kolejny temat, wariacji kadrów. Tym razem bardziej przyziemny. Może być pucowaty kolega z klasy albo z marmoladą. Pączek, najbardziej popularny w jeden szczególny czwartek roku. Nasi reporterzy zapytali o popularność tego smakołyku w mieszkańców Terespola. Takie jest bardzo fajnym świętem, bo można tak objadać się trochę pączkami. Święto bardzo dobre, bo można jednak coś zjeść słodkiego, lecz nie za dużo. Za dużo nic nie jest dobre. Tłusty czwartek to jest jak wiele tradycji w kraju, jest to dobra okazja do kolejnego świętowania ze strony niektórych rodzin. Pewnie fajna sprawa, prawda? Przede wszystkim ci, którzy wypiekają pączki, zarobią potężne pieniążki. My jesteśmy cały czas od wielu pokoleń w tej samej tradycji, ale powiem tak, że co niektórzy tych pączków nie powinni jeść, popatrzcie na przykład na mnie, prawda? Ja już tych pączków się w życiu najadłem, także dla mnie wystarczy. Nie tylko pączków, wszystkiego trzeba jeść z umiarem. Trzeba jeść wszystko w życiu, tylko z umiarem. Najwyżej to było chyba 6 pączków. Ale jakbyś się spytał, ile parówek zjadłem, to bym powiedział, że jednorazowo 8. A dzisiaj jeden pączek został zaliczony przeze mnie. O, to zależy. Zależy, gdzie jestem, tak? Dzień dzisiejszym zjadłam na razie jeden, ale myślę, że na tym się nie skończy. Także w granicach 3-4. Rodzina 5-osobowa kupuje 15 pączków, ja albo małżonka i to wystarczy. Ja nie za dużo, ja max 2-3 pączki dziennie. Ale w tłusty czwartek no to te 4, ale dziennie mniej jem prawie. Ja zjadam rozsądnie, tak jak w każdy czwartek. Zdarzyło mi się 4-5 pączków zjeść. Jednorazowo jest to bardzo dobrze, bo jednorazowo piekarnie, pączkarnie zarobią duże pieniążki. W imieniu redakcji wariackich kadrów życzymy smacznego. I do zobaczenia w kolejnym odcinku programu.